Paweł Załoga, 6 Krzysztof Kogut, 7 Bogusław Kawecki, 8 Artur Strzałkowski, 9 Władysław Andruszewski, 10 Bogusław Sierżęga, 11 Tomasz Kut. Taki był skład zespołu trenera Jana Domarskiego, a gospodarze w bramce Rafał Pomianek, w polu z dwójką Witold Baran, z trójką Jakub Słomski, z czwórką Łukasz Rzeszutko, z piątką Arkadiusz Baran, z szóstką Arkadiusz Mosu, z siódemką Jarosław Kuter, z ósemką Mateusz Rzucidło, dziewiątka Grzegorz Skórski, dziesiątka Marcin Pacuła, jedenastka Krzysztof Domin. Od pierwszych minut tego spotkania zaznaczyła się przewaga gospodarzy. To piąta minuta pojedynku. Rzut wolny dla Stalowców. Strzał Arkadiusza Mosura i Marek Galanty wybija piłkę na rzut rożny. Ta sama minuta, ten sam rzut rożny, dośrodkowanie na pole karne. Bramkarz Przemyski popełnia spory błąd. Minął się z piłką po dośrodkowaniu Arkadiusza Barana i dzięki temu bez większych problemów na listę strzelców wpisał się Arkadiusz Mosur. Od piątej minuty Stal prowadziła z Polonią Przemyśl w Rzeszowie 1-0. Kolejne minuty także upłynęły pod znakiem przewagi gospodarzy. To dziewiąta minuta spotkania, kolejny rzut rożny. Jeszcze nie koniec akcji. Arkadiusz Baran, dośrodkowanie na pole karne i główka Grzegorza Skórskiego, ale piłka ponad poprzeczką. 16 minuta pojedynku. Od własnej bramki golkiper Stali, Rafał Pomianek. Przemyślanie wybijają piłkę spod własnego pola karnego, ale tu przejął ją Arkadiusz Mosur. Teraz Baran, zagranie do Jarosława Kutera. Marcin Pacuła, no i zbyt słaby strzał, aby zagrozić bramce bronionej przez Marka Galantego. 24 minuta pojedynku, pierwsza groźna sytuacja dla polonistów po dosyć problematycznym faulu. Rzut wolny podyktowany przez arbitra z Chełma, Jana Rożena. Artur Strzałkowski strzelał słupek. 27 minuta pojedynku. Dariusz Bernacki spod własnego pola karnego, dalekie zagranie, no i tu na szczęście nie zorientował się w tej sytuacji Bogusław Sierżęga, był sam na sam z Rafałem Pomiankiem, ale bramkarz rzeszowski interweniował z dużym wyczuciem i pewnie. 34 minuta spotkania. Polonia w akcji, Stalowcy trochę nieporadnie, tu próba wymuszenia rzutu karnego przez Bogusława Kaweckiego, ale sędzia nie dał się nabrać na ten numer. Jeszcze dośrodkowanie na pole karne Artura Strzałkowskiego i gospodarze wychodzą z piłką spod własnego pola karnego. Niebezpieczeństwo zażegnane. Spora grupa młodych kibiców bardzo kulturalnie dopingowała dziś Stalowców w trakcie tego pojedynku. 41 minuta meczu. Rzut wolny dla Stali. Już wykonane, ale tu piłkę wybijają wysocy obrońcy Przemyscy. I jeszcze raz wraca ona jak bumerang na przedpole bramki Marka Galantego. Przejął piłkę Grzegorz Skórski i strzał Marcina Pacuły, ale wprost w przemyskiego bramkarza. W dalszym ciągu 1-0 na stadionie przy ulicy Hetmańskiej. 42 minuta spotkania. Piękna akcja Stalowców. Marcin Pacuła ograł dwóch obrońców. Na 12 metrze strzelił krótki róg i Stalowcy prowadzili już 2-0. Naprawdę ładna akcja. Warto ją oglądnąć jeszcze raz, zwłaszcza to popisowe zagranie Marcina Pacuły między nogami dwóch obrońców. Idealnie uderzona piłka i Marek Galanty nie miał nic do powiedzenia. 2-0 dla Stali, ale speaker jeszcze nie zdążył wymienić nazwiska zdobywcy bramki dla gospodarzy, a już Przemyślanie pokusili się o kontaktowe trafienie. Rzut wolny wykonywał Artur Strzałkowski. Dokładnie dograna piłka na głowę Pawła Załogi, no i równie dokładny strzał tuż obok słupka. Rafał Pomianek nie miał tu nic do powiedzenia. Nieco zaspali rzeszowscy obrońcy. To była 43 minuta
spotkania. Pod koniec pierwszej połowy mecz się nieco zaostrzył. Jan Niemiec, jeden faul na zawodniku Stali. Kolejne przewinienie, tym razem sędzia już przerwał akcję. Żółta kartka dla pomocnika zespołu Przemyskiego. Do przerwy było więc 2-1 dla gospodarzy. To już fragmenty drugiej połowy dzisiejszego spotkania. 50. minuta spotkania. Ładny strzał Arkadiusza Barana, jednak minimalnie niecelny. To 54. minuta pojedynku. Rzut wolny dla Polonii. Także dobry strzał Pawła Załogi. W ogóle sporo groźnych sytuacji w tym spotkaniu zawiązywało się właśnie po stałych fragmentach gry. 58. minuta spotkania. W akcji gospodarze. Marcin Pacuła faulowany przez Dariusza Bernackiego tuż przed 16 metrem. Sędzia nie miał wątpliwości. Podyktował rzut wolny. No i jeszcze ukarał obrońcę Polonii żółtą kartką. To była 58. minuta spotkania. Stalowcy dosyć długo, precyzyjnie ustawiali piłkę i sam poszkodowany Marcin Pacuła postanowił wymierzyć rywalom sprawiedliwość. Oto rzut wolny i precyzyjne uderzenie Marcina Pacuły, po którym zdobył napastnik rzeszowski drugą bramkę w tym spotkaniu, a rzeszowianie prowadzili 3-1. Trudno się dziwić radości kibiców. Mecz jesienny w Przemyślu Stalowcy po walce przegrali jedną bramką. Polonia to bezpośredni rywal rzeszowian. W dotychczasowych spotkaniach przemyślanie zgromadzili 32 punkty. Zajmowali przed tą kolejką 8 miejsce. Stalowcy o jedno miejsce niżej i o jeden punkt mniej, a więc zwycięstwo w tym meczu spowodowało, że podopieczni trenera Jana Kustry przeszliby w tabeli Polonii. Ostatnio rzeszowianie rozegrali niezły mecz na wyjeździe w Świdniku, remisując z Awią 1-1. Polonia natomiast na własnym boisku pokonała Pogoń Leżeńsk. W akcji rzeszowianie to była 67. minuta spotkania i Marcin Pacuła był bliski trzeciej bramki. Byłby hat-trick, ale dobrze znalazł się tam Marek Galanty. A tu jego vis-a-vis Rafał Pomianek, także bardzo pewna interwencja w 75. minucie po strzale z rzutu wolnego Pawła Załogi. I końcowe minuty pojedynku, 82. minuta meczu. Jarosław Kuter faulowany tu przez Bogusława Kaweckiego, ale sędzia dawał się nie zauważać tego zagrania. Daleka piłka pod pole karne Stali, ale tu nie poradził sobie z jej rozegraniem jeden z napastników Przemyski. 84. minuta meczu, rzut wolny dla Polonii. Strzelał głową Krzysztof Hejduk, ale ponad poprzeczką. Wydawało się, że w tych końcowych minutach poloniści rzucą się do jakiegoś desperackiego szturmu, ale nic takiego nie miało miejsca. Defensywa gospodarzy spisywała się poprawnie. Nie było większego zagrożenia pod bramką Rafała Pomianka i ostatecznie Stalowcy zasłużenie pokonali Polonię 3-1. Jesienią w